Nazywam się Artur Wąsik. Przyjęłem pracowanie w kinie Atlantik. Dzisiaj mamy szczególne spotkanie, szczególną projekcję. Projekcję jedną z pierwszych w Warszawie i w Polsce. Projekcję dokumentu I była miłość w getcie Jolanty Dylewskiej. Wśród nas jest dwoje wspaniałych gości. Pani Paula Sawicka, która jest obok mnie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zorganizowanie tej projekcji. Jeszcze mogę dodać, że wśród nas jest także wybitna poetka Iryna Kletwisz, córka Michała Kletwisza. Dzień dobry. Być może to będzie. Goldkorn jest wśród nas. Przepraszam, panie Włodku. Dzień dobry. Będzie pan uczestniczył w naszej rozmowie. To świeża właśnie historia, która wyszła przed spotkaniem. Takie jest czarowne miejsce. Przywitajcie pana, pana Włodka. Marek Edelman opowiadanie. Pani Paula napisała książkę I była miłość w getcie. Będziemy wspólnie troje rozmawiać. Eryk Kulm zaistnieje trochę w inny sposób. Pani Jolanta Dylewska też, ale to po projekcji filmu. Taka mała uwaga organizacyjna. Tam są dwa miejsca zajęte z tyłu. Zapraszamy do przodu. Mała uwaga do nauczycieli. Tych obecnych, żeby przekazali tym nieobecnym, że odmówiliśmy około 100 nauczycielom, a około 20 nie przyszło. Więc nie wiem, co mam powiedzieć, jest mi przykro. No ale nie mam zamiaru też ukrywać, że jest mi przykro. Dlatego, że ale to nie państwo jesteście tak, adresatami. Tak, nie. To jest jak na kazaniu w kościele. Słyszeli ci, którzy są w kościele. No, ale dlatego prosiłem, żeby powtórzyć o moim smutku. Bardzo dziękuję SCEK-owi za pomoc. Bardzo dziękuję wydawnictwu Czarne. Dziękuję wszystkim producentom i pani Joli Dylewskiej za pomoc w tym pokazie, bo bardzo, bardzo mi na tym pokazie zależało. Zaczniemy zatem od projekcji. Czy Pani Paula coś chciała? Bardzo dziękuję, że Pani przyjęła zaproszenie. Naprawdę pierwszy raz się spotykamy, więc jestem pod dużym wrażeniem książki. Pierwszy raz będę widział ten dokument. Mam nadzieję, że Państwo też go jakoś czy razem wspólnie go przeżyją. Dobrych wrażeń. I była Marek Edelman. Tak, bo jest nagrywa, więc coś za coś. Spróbujemy zadzwonić. Może się uda. Znaczy pewnie ona ta adreska jest też na zdjęciach, ale może się... Może odzwonić w takim razie. Proszę Państwa, jest tak... Taka możliwość też zadania pytań, czy wyrażenie pewnie jakiejś opinii o filmie, o swoich emocjach, więc zapraszam, jest mikrofon, można podejść i skorzystać z obecności tak wspaniałych gości. No i od czego tu zacząć po takim dokumencie? Czy pani i państwo widzieliście pierwszy raz ten dokument? No ja już trzeci. Ja pierwszy raz, ja tu w ogóle nie mieszkam w tym kraju, więc jestem tutaj, żeby robić dokument o Marku Edelmanie i o Bundzie. Akurat była okazja. Trochę żałuję, że można byłoby podłączyć mikrofon i podsłuchać, jak Państwo komentujecie ze sobą. Nie wiem, czy byśmy wtedy komentowali. Bo też jesteście pełni emocji jednak, prawda? Dużo wiecie, albo można nawet powiedzieć, że najwięcej wiecie o Marku Edelmanie. Zastanawiam się, czy Marek Edelman też wiedział tak dużo o sobie. Tak sobie myślę. Zastanawiam się, kiedy patrzę na tę postać Marka Edelmana, nigdy nie miałem przyjemności spotkania go wprost, czego żałuję. Trzech postaci, które nie spotkałem, jest Herling Grudziński, właśnie Marek Edelman i pani Sandlerowa.
Ale przyglądam się, ile, czy to jest 110% Marka Edelmana w Marku Edelmanie. To jest jakaś taki rodzaj siły, pozycji, której jest przewrażliwy człowiek za taką kotarą twardych słów, faktów, opinii. Chłodny nawet bym powiedział, krytyczny, bezwzględny. Nawet sam ten tytuł i to stwierdzenie i była miłość w getcie też ustawia tego, który słyszy to hasło, czy tę wypowiedź już w taki jasny sposób. No, ja myślę, że jest dla każdego oczywiste, że w getcie były różne okropne rzeczy. I była śmierć, i głód, i nędza. Ale stąd jest to i, bo chodzi o to, że ta miłość też tam była i że ona miała ogromne znaczenie. Tu oglądaliście Państwo Marka Edelmana na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Innego prawdopodobnie niż ten, z którym mieliśmy do czynienia przez wiele lat. Przede wszystkim przez temat, który poruszył pod koniec życia. Właśnie temat miłości, znaczenia i miłości. On zawsze był gdzieś tam w jego wypowiedziach. Waga tego była podkreślana, ale jednak zdecydował się pod koniec życia zwrócić uwagę na to, jakie to jest ważne. W drugim wydaniu książki ja zamieściłam taki tekst, który jest jakąś relacją ze spotkań z dziennikarzami i różnych spotkań po pierwszym wydaniu. To znaczy, tu jest to, co on sam mówi o tej książce. I myślę, nie wiem, jeżeli to jest fragment, pan wybrał do czytania. To myślę, że to jest bardzo wiele mówiące, prawda? Wiele mówiące o tym, dlaczego i co chciał nam pokazać, co chciał nam powiedzieć. No jest pytanie, czy ten film w taki sposób oddał tę intencję, ale nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że tam osoby są opisywane jako schludne, czyste, ładnie ubrane, co w zasadzie z rzeczywistością getową się trochę kłóci. Ale to było symboliczne, tak? To wszystko było symboliczne i to była ta mistyka, którą on w tym widział i którą chciał nam przekazać, o czym też w jakimś momencie tam mówił, prawda? Nie musimy brać tego dosłownie, jeden do jednego, że Hendusia Himmelfarb miała właśnie tak na imię, a że akurat Pola pobiegła za mamą, a nie dziewczyna o innym imieniu, bo to nie miało znaczenia. Znaczenie miało, że pewne fakty tego rodzaju miały miejsce, że takie rzeczy się zdarzały, że ludzie dzięki miłości, przyjaźni, lojalności, oddaniu mogli uczynić to życie, które mieli, znośnym albo wręcz szczęśliwym. Wręcz Marek Edelman mówi o tym, że człowiek samotny nie mógł przeżyć getta, że musiał być w jakiejś relacji. To mogła być relacja rodzicielska, to mogła być relacja przyjacielska, w końcu też erotyczna, ale tylko takim ludziom było łatwiej przeżyć. Ja myślę, że chciałem powiedzieć dwie rzeczy, a może nawet trzy, bardzo krótko. Radzę wszystkim przeczytać książkę, bo książka to jest po prostu książka o miłości. I o tym, że miłość utrzymuje przy życiu. I że to jest najważniejsza rzecz. Tak? I to jest najważniejsza rzecz. I żeby przesadzić, powiedzieć coś bardzo patetycznego, co ma chyba coś wspólnego z mitologią, którą stworzył Marek Edelman. Mitologią w sensie dosłownym. Znaczy nie coś, co nie jest prawdą, tylko coś, co ma znaczenie ogólne, prawie że metafizyczne, ponadczasowe. To miłość czasami może zwyciężyć śmierć. To jest patetyczne, ja wiem, ale tak to jest. I drugie, i tu jest bardzo ważne zdanie, które powiedział Marek Edelman, kiedy odpowiada reżyserce, ja nic nie wiem. I to jest zasadnicze zdanie, kiedy rozmawia się o zagładzie. My nic nie wiemy. Okay? I to jest to,
o czym wiedział Primo Levi. Ja mieszkam w Italii, więc Primo Levi jest dla mnie bardzo ważnym pisarzem, który kiedy to zrozumiał, popełnił samobójstwo. Okay? My nic nie wiemy. My o tym nic nie wiemy. Marek Edelman o tym mówi, bo on nie był świadkiem. On cały czas mówi, on był protagonistą tego. A żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie, czy można było przeżyć samemu w getcie, to ja mogę też oczywiście odpowiedzieć, że nie wiem. Ale mogę też powiedzieć, że teza Marka Edelmana, na temat tego, że nie można było przeżyć samotnie, to nie była sprawa tylko psychologiczna i tylko sytuacja w getcie, tylko to była sprawa polityczna. Marek Edelman był działaczem partii, która się nazywała Bund. Ogólny Związek Robotników Żydowskich w Rosji, na Litwie i w Polsce, a potem tylko w Polsce. I tam od dzieciństwa, tam się wstępowało do organizacji dziecięcej, kiedy się miało 7 lat, aż do śmierci, żyło się razem i wszystko się robiło kolektywnie. I najważniejsze było to, że nikt nie należało być samemu. Nie dlatego, że samemu jest źle, jest się nieszczęśliwym, także, ale dlatego, że trzeba zmieniać świat. A świat zmienia się razem z innymi, jeżeli ma się wyobraźnię o przyszłości. A przyszłość jest czynem kolektywnym. I miłość jest częścią tego, prawda? To nie jest tylko strach przed śmiercią. Oczywiście, że to jest też ucieczka od śmierci. Ale to jest też sprawa polityczna. Tutaj miłość. Także piękne jest dla niego sprawą polityczną. Kiedy on mówi, że te dziewczyny były piękne, to przecież on mówi, że one potrafiły przeżyć najgorsze, pozostając piękne. Przecież to nie jest kwestia estetyki. I to nie jest tylko mężczyzna, który ocenia kobietę. To jest też sprawa polityczna. Piękne sprawą polityczną. Ja kiedy pani Paulo czytałem pani książkę, miałem takie reminiscencje wobec książki Irit Amil o Smaleni. Ona też tam opisuje tak bardzo mocno, nawet erotycznie bym powiedział, niektóre osoby. I jakiś ładny powrót do tych historii, że ona też podkreślała, że nie tylko cierpienie śmierci i wywózki i niesprawiedliwość, tylko po prostu erotyka. Nawet potrafiła być w tym jakoś przewrotnie dowcipna, opowiadając te historie. Tak, z tym, że o erotyce, o tej miłości erotycznej Marek Edelman mówi, że to była taka miłość, która potrafiła na kilka godzin rozświetlić twarz. Dać poczucie szczęścia. Tak, natomiast w ogóle chodzi o tę miłość rozumianą jako rodzaj oddania się drugiemu człowiekowi. Tak, że ja jestem oddana komuś, ktoś jest oddany mnie, to co to znaczy? To znaczy, że możemy na sobie polegać, że możemy czuć się wobec siebie lojalni, możemy się czuć bezpiecznie. I to była ta bardzo, bardzo ważna rzecz, o której Marek Edelman chciał nam tutaj powiedzieć. Chciał nam powiedzieć, że jeżeli jesteśmy zdolni do tego rodzaju uczuć, to pozostajemy ludźmi, bez względu na to, jak okrutna i straszna jest wokół nas rzeczywistość. Bardzo się cieszę, że pani Bodku powiedział o tym stwierdzeniu nie wiem, bo tak do tego zachęcam też uczniów, żeby wreszcie mi mówili nie wiem, żeby nie odpowiadali mi gotowymi odpowiedziami, tezami, tylko powiedzieli nie wiem, z tego nie wiem wynika coś wspaniałego. I druga rzecz, na którą zwracam uwagę przy Edelmanie, to obojętność. On mówi, że to jest właściwie największy chyba grzech. Nie używa tego pojęcia grzech, ale coś, co jest nie zło. Tak. Jest zło. Oczywiście przekładając to na współczesność też, prawda? Że obojętność, jak na to bardzo mocno podkreślam. Zwracam uwagę uczniom, obojętność, że wszystko dzieje się, wszystkie źródłem zła jest obojętność. My w Mediolanie mamy taki memorial deportacji. To jest na stacji kolejowej, z której deportowano w 1934 roku Żydów z Mediolanu do Birkenau. On został stworzony z woli Liliany Segre, która jest senatorem.
z nominacji prezydenckiej i była więźniem Auschwitzu. I Liliana Segre poprosiła, i to zostało oczywiście zrobione, żeby przy wejściu, na samym, kiedy się wchodzi do tego memorialu, to jest podziemie stacji kolejowej, jest napisane ogromnymi literami słowo obojętność, po włosku oczywiście. Więc ja myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy przez to przeszli, dla nich to była sprawa obojętności. Najgorsza rzecz to była dla nich to była obojętność. To Marek Lewan mnie i myślę, że też Pauli bardzo często to mówił, że najgorsza jest to obojętność. I ja myślę, że w ogóle jeżeli pamięć ma jakikolwiek sens, to po prostu po to, żeby nie być obojętnym. A żeby nie być obojętnym, to trzeba nie być obojętnym konkretnie, nie tylko w domu myśląc czy mówiąc. Tylko trzeba konkretnie postępować coś, co zaprzecza obojętności konkretnymi czynami. Nawet jeżeli te czyny kosztują. No i jeżeli kochasz, jeżeli jesteś zdolny do przyjaźni, to nie możesz być obojętny, nie pozostajesz obojętny. A o tym w zasadzie w całej tej książce jest ciągle mowa, prawda? Dlatego, że tam jest więcej opowiadań zarówno o rzeczywistości getta, jak i też o powstaniu w getcie, jak i o powstaniu warszawskim. I zawsze ten wątek gdzieś wychodzi, że jeżeli co najbardziej boli i co jest najtrudniejsze, obojętność na przykład świata zewnętrznego, prawda? Posłuchajmy pierwszego, Pani Pawle, Pan jest tam, i drugiego od razu fragmentu, czyli dwa fragmenty po sobie. Eryk Kurma. Z rozdziału Jak się do nich wdrapałem. Zanim wojna wybuchła, byłem nikim, chłopakiem po maturze. Bezczelnym chłopakiem i niewychowanym. Mieszkałem u Lichtensteinów. Należałem do Zukunftu. Pracowałem w takiej firmie Ogrodwicht, żeby zarobić 52 zł na miesiąc. W przeddzień wybuchu wojny pustym pociągiem wróciłem z wakacji do Warszawy. Wciąż byłem nikim, ale teraz nie miałem też pracy. Lichtensteinów już nie zastałem, uciekli do Wilna. Poszedłem do dr Hellerowej, która znała moją mamę. Dała mi pracę gońca. Dalej byłem nikim, bo kim jest goniec w utrwalonej od dawna hierarchii szpitala. Nikt na mnie nie zwraca uwagi. Już w pierwszych dniach zawołał mnie do siebie Brasza Blum. Przekazał mi wiadomość od Lichtensteinów, że chcą, żebym przyjechał do nich do Wilna. Powiedziałem, że nie pojadę. A że byłem bezczelny, zamiast wyjaśnienia jeszcze zapytałem, a pan jedzie do Wilna? W szkole Ciszu na Karmelickiej 29 znalazłem powielacz. Po prostu stał sobie w szafie. Trzeba było zrobić z niego użytek. Znałem Rutkę. Otóż Rutka miała aparat radiowy w piwnicy na Zamenhofa. Była ona na słuchu, a potem pisała ręcznie komunikaty z najnowszymi wiadomościami. Zacząłem je przepisywać na maszynie i powielać na tym znalezionym powielaczu. Dość szybko na tym powielaczu Wódz zaczął wydawać biuletyn. Orzech zawsze pisał artykuły wstępne, a ja zajmowałem się stroną techniczną, powielaniem i kolportażem. I wtedy zacząłem być u Bundowskiego szefostwa na posyłki. Przecież byłem tylko gońcem, młodym chłopakiem, a oni doświadczonymi działaczami i autorytetami. Kiedyś poszła plotka, jak się okazało później, nieprawdziwa, że ktoś gdzieś jest podejrzany i może sypie. Na wszelki wypadek szefostwo Bundu kazało wtedy zawiesić wszystkie kontakty. A ja właśnie robiłem biuletyn, był prawie gotowy, a że byłem bezczelny, po cichu w tajemnicy przed nimi go skończyłem. Ale nie miałem jak go rozkolportować, bo i kolportaż był zawieszony. A szkoda mi było tych 500 egzemplarzy z najnowszymi wiadomościami z frontu, które z każdym dniem traciły aktualność. Nie wiedziałem, co zrobić, ale w końcu wymyśliłem. Kupiłem kiełbasę, pół litra wódki i zaprosiłem Bernarda, Berka i Abraszę. I przy tej wódce powiedziałem im, że mam 500 egzemplarzy biuletynu i dwie łączniczki. Powiedziałem, że muszę teraz kolportować, bo cała nasza praca pójdzie do marny, a biuletyn będzie zaraz do wyrzucenia. Nie pytałem o zgodę, ale nie pamiętam, czy nie powiedziałem im tego już po fakcie. Tak czy tak swoje zrobiłem i akceptację dostałem. Niedługo potem praca zamarła i zrobiła się z tego sprawa. Szef Zukunftu, Henoch Luf, domagał się od szefostwa zgody na wznowienie działalności, a oni wtedy powiedzieli, co ty się ciągle pytasz? Marek nie pytał i zrobił. Jak się chce, wszystko można zrobić. Ten Drus to był poważny człowiek, nie to co ja. Do tego czasu nikt się ze mną nie liczył, ale widać wciąż byłem bezczelny. A od czasu tej historii z biuletynem mogłem robić co chciałem, nikt mi się nie wtrącał. To wtedy chyba zaczęli mnie słuchać, bo sam się do nich drapałem. Czas było czytane. Marek Edelman, Paulina Sawicka i była Miłosz Getcie. Z rozdziału Marek Edelman o książce. Getto to był nie tylko brud, smród i ubóstwo i zabijanie. To było też normalne życie. W okrutnych warunkach, dobrze ukryte za murami przed resztą społeczeństwa, toczyło się prawdziwe życie codzienne. Mieszkańcy getta potrafili znieść się ponad okupacyjną rzeczywistość. Trzeba, żeby było powszechnie wiadome, jak żyli ludzie w tym zamkniętym, półmilionowym mieście, a nie tylko jak im odcinali głowy. Trzeba pokazać drugą stronę, człowieczeństwo, którego w tym nieszczęściu nie utracili. W
Wielkość ludzi w getcie polegała na tym, że w okrutnych warunkach umieli się zdobyć na miłość. Umieli się oddać drugiemu człowiekowi. Nigdy wprost nie mówiłem o miłości, bo to jest bardzo subtelne uczucie i mówić o nim jest trudno. To jest uczucie delikatne. Nie dotykaj go, bo się spłoszy. Naprawdę nie wiem, jak należy mówić o czyjejś miłości. I nie chodzi o to, że ja cię kocham i ty mnie bierz. O tym, czy miłość jest, czy jej nie ma, świadczy zachowanie, które obserwujemy. I tak o tym opowiedziałem. Opisałem to, co widziałem. Bo jestem obserwatorem. Nie pisarzem albo poetą. Nie opowiadam o sobie, bo to pisarz, poeta pisze o sobie, o swoich przeżyciach wewnętrznych. A wtedy miłość była ważna. Życie tam w getcie w pojedynkę było niemożliwe. Bez tego nie można było przeżyć i zostać człowiekiem. Zawsze trzeba było mieć kogoś do pary. W tym sensie, że trzeba było mieć przy sobie drugiego człowieka, który myśli tak samo, który jest w ciebie tak samo wciągnięty jak ty w niego. Dla którego zrobisz wszystko, a on dla ciebie. I to jest miłość. Znów, dobry człowiek to ten, kto ma dla ciebie ciepło, daje ci jeść, uśmiecha się do ciebie. A ten, co cię zabija, gnębi, jest człowiekiem złym. Dwa fragmenty wstępie przeczytane, prawda? Oklaski dla Eryka, jeśli można, to podsumuję. Na zdjęcie nie ma być, ale nagrał. Chyba też się spieszył w tym nagraniu. Przez to mamy może więcej czasu na rozmowę. Macie takie Państwo wrażenie, spotykając Marka Edelmana, a też z takiej perspektywy, że on jest takim pomostem między pamięcią a przyszłością? Zwraca uwagę na te dwa pojęcia w równym stopniu. Pamięć i przyszłość. Tak. Między pamięcią i przyszłością, tak? Nie przeszłością. Przyszłością, tak, o tym mówię. Nawet powiedziałabym więcej niż pomostem. Po prostu bez przyszłość, jaką Marek Edelman chciałby nam zaproponować, czy polecić, właśnie jest wyznaczona przez tę pamięć. Ona tylko dlatego ma sens i tylko do tego jest potrzebna. Nie do tego, żebyśmy wyrywali sobie włosy z głowy i płakali nad tym, co było. A z kolei, żebyśmy wiedzieli o tym, że coś takiego... No musimy to wiedzieć po to, żeby, do nas, żeby to nas uczyło czegoś. A dlatego mówię, że chciałbym jedno słowo o historii, która tutaj nie pada. W książce jest fenomenalna. Taka zupełnie, wydaje się, niemożliwa jednak historia Ireny Brodskiej, Ireny Wariatki. Mówimy o pamięci... Geldbruch. Tak. O tej, którą on mówi, że była... Ireka Wariatka. Osoba, która właśnie chciała zapomnieć, że była Żydówką. I to jest też przejmujące. Dlaczego ludzie, jak pani myśli, się tak zachowywali? Odpowiem panu, że nie wiem. Myślę, że każdy z nas jest jakąś integralną osobą. I bardzo się na szczęście, mimo że wiele rzeczy nas łączy, podobieństwa, w reakcjach możemy być podobni, a jednak każdy z nas jest bardzo oddzielną i indywidualną osobą, niepodobną do innych. I trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś w jakiś konkretny sposób zareagował na swoje doświadczenia życiowe. Mogę tylko powiedzieć, że znam przynajmniej dwa, a teraz nawet więcej. Dwa takie publiczne przypadki jeszcze, ale i trzeci niedawno prywatny. Ludzi, którzy życie poświęcili na to, żeby zatrzeć swoje, którzy mieli wiele tożsamości, wiele osobowości i zacierali całe ślady po sobie przez całe swoje życie. Na życie poświęcili zacieraniu śladów. Też ten Waszyński też był taką osobą, prawda? Michał Waszyński to był reżyser. To był reżyser, ja ci przerwałem. Tak, tak, ale właśnie to oni chciał. Tak, bo to bardzo ciekawa postać. Niedawno był bardzo dobry film o nim. Słuchamy. Nie no, Michał Waszyński to był reżyser, chyba najbardziej popularny reżyser w międzywojennej Polsce. Był też twórcą Dybuka. Dybuk to jest film widzisz,
inscenizacji z dramatu Ańskiego.Ański był z kolei autorem hymnu Bundu. No. I to jest film, taki zasadniczy film, bo istniała też kinematografia jidysz. To jest taki zasadniczy film kinematografii jidysz. Potem on w 1939 roku znalazł się na wschodzie i potem wyszedł z Związku Sowieckiego z armią Andersa. Kręcił filmy z armią Andersa, dokumentował te rzeczy, dotarł do Włoch. We Włoszech też nakręcił jakiś film, zdaje się, że z Anną Magnani. Po czym postanowił, że zatrze wszelkie ślady tego, że był Żydem i przedstawiał się jako polski arystokrata. No i wszedł w kręgi rzymskiej arystokracji, jeździł Rolls-Royce'em, tak, jeździł Rolls-Royce'em ze złotymi klamkami. A poza tym był w Hollywoodzie, jednym z najwybitniejszych producentów, to się mówi producent po polsku, tak? Producentów filmów w Hollywood. No i całe życie on właśnie zacierał ślady tego, że był Żydem ze Sztetla, tam gdzieś we wschodniej Polsce. To się zdarza. To Henryk Krzyczkowski był taką postacią. No było parę... to się zdarza, tak? Niedawno jeden z moich znajomych odkrył historię swojego ojca, który zaginął przed wieloma laty i się okazało, że ta historia jest nieprawdopodobnie skomplikowana i 100 razy zafałszowana. Więc tak bywa, ale dlaczego ludzie to robią, ja nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym z własnej woli przyjąć inną tożsamość i udawać, że mnie sprzed iluś lat nie było. Nie potrafiłabym tego, ale to jest wszystko, co mogę Państwu powiedzieć. Porusza mnie Mark Edelman w takim stwierdzeniu, definiując pojęcie solidarność. Szedłem na plac, Umsztadtplatz, na plac, z którego wszyscy chcieli uciekać, a ja w imię solidarności przychodziłem ich tam żegnać. To brzmi patetycznie, ale na tyle przejmująco i prawdopodobnie, że właśnie kiedy czytasz wspomnienia, mówisz, no też chciałbym go wziąć za rękę, albo być tam i może nie zobaczyć, ale być i towarzyszyć jemu też jakoś. Nie tyle pomóc też. No ja jestem trochę bezradny w dobieraniu słów wobec Marka Edelmana, bo można wpaść w taką... trochę, nie wiem, czy pewnie Państwo rozumiecie, o co chodzi. On jest w tym wszystkim rozdarty i jednocześnie bardzo mocno pewny swoich odpowiedzi i decyzji, które podejmował. Więc ja proponuję tak, po pierwsze nie tworzyć mistyki Marka Edelmana. On już tutaj jest. Mówi, że tworzył mistykę, tak. I uszanujmy jego mistykę, więc był człowiekiem. Tak jak wszyscy ludzie, rano wstawał, jadł śniadanie, golił się, jadł śniadanie. Nie jadł. No, tak, masz rację. Ale jest poruszające, że tam szedł. No. Nie, ale chodzi mi o coś innego. Nie, ja chciałem powiedzieć coś innego. Chciałem powiedzieć, że to, co on mówi tutaj, to jest tak, jak Paula przed chwilą powiedziała, to jest, on to mówi i też w książce, on to mówi parę miesięcy przed śmiercią. Znaczy, to nie jest to, że to, co on mówi, to jest dokładnie to, co on myślał i taki, jaki on był w 1932 roku, czy w 1930, kiedyś ich prowadzili na Umsztadtplatz, tak? To jest pierwsza zasada, więc on chce to, on mówi o solidarności, bo chce przekazać coś nam, prawda? Że solidarność jest ważna. Ale on też mówi drugą rzecz tam, bardzo ważną, która może idzie przeciwko mistyce, ale tłumaczy sytuację, na ile taka sytuacja może być wytłumaczalna, kiedy on mówi, że on szukał, on patrzył, bo chciał po prostu wyciągnąć stamtąd swoich żołnierzy. I to jest zasadnicza sprawa. Jeżeli mam 2 minuty, to chcę coś opowiedzieć o historię prostytutek, bo to jest bardzo ważna sprawa, którą ja zrozumiałem bardzo późno. Otóż kiedy oni wychodzili z getta, kiedy już... Powstańcy wychodzili z getta po 8 maja, to było 9 maja oni wyszli, prawda? Ja już nie pamiętam dokładnie, którego maja oni wyszli z tego getta. Tak, z kanału 10. Tak, z 10. Ok, kiedy schodzili do kanału, on ze swoją grupą powstańców, Marek Edelman ze swoją grupą powstańców, były prostytutki, które oni znali, bo wszyscy się znali już wtedy w getcie, które zapytały Marka Edelmana, czy możemy z tobą pójść. I Marek Edelman powiedział, nie możecie z nami pójść. I ja się Marka Edelmana pytałem wiele razy, dlaczego on im to powiedział.
I on nigdy mi nie chciał odpowiedzieć. A zostaw, nie męcz, albo gorzej, albo coś bardzo, 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 bardzo nieprzyjemnego mi odpowiada. W pewnym momencie, już parę lat przed śmiercią, jestem u niego w domu w Łodzi i on mi mówi, a interesuje cię jeszcze ta sprawa prostytutek? Ja mówię, nie Marek, już nie. Nie chcesz mówić, to nie mów. To nie chciałeś opowiedzieć, to już nie, to już nie opowiadaj. Okej, to jest twoja sprawa. A on mówi, nie, a ja ci to opowiem, bo oczywiście on, nie wolno go było pytać, on opowiadał kiedy chciał i o czym chciał. Należało pamiętać. I on wtedy mi mówi, słuchaj, to było tak, to było bardzo proste. One nie były nasze. Ja miałem wyprowadzić moich żołnierzy przez te kanały. Koniec, kropka. I to jest sytuacja człowieka, który bierze odpowiedzialność za innych. I to jest jeszcze jedna lekcja i przesłanie, że nie można brać, można brać odpowiedzialność moralnie, etycznie za cały świat i należy. I to jest sprawa nie być obojętnym, ale nie można konkretnie brać odpowiedzialność. Nie można kochać całego świata, nie można kochać całej ludzkości. Kocha się poszczególnych ludzi i bierze się odpowiedzialność za poszczególnych ludzi. A on odpowiadał za swoich żołnierzy. Ale to też widać w tej historii z Zofią i z brylantami, prawda? Kiedy on podejmuje w taki bardzo odpowiedzialny sposób decyzję, biorąc na siebie całą Tak, ja bym zaryzykowała twierdzenie, że tam prawdopodobnie nie było żadnej garści brylantów, może był jakiś złoty pierścionek, ale przecież to nie o to chodzi, to jest symboliczne. Tak. Ale my też zastanawiam, a może ktoś z Państwa, przepraszam, tak się rozgryzuje. A gdyby uczniowie zadawali pytania, bo ja bardzo często w Italii rozmawiam z uczniami na te tematy i na ogół jest bardzo ciekawe, nie wiem jak to w Polsce. Po paru lingua italiane. Nie, może mówić po polsku. No? Ktoś z nauczycieli? No dobrze. A co was dzieci w filmie nie przekonało? Mogę zadać takie pytanie. Czy było coś, co was nie przekonało? To jest do uczniów i do uczennic pytanie moje. Ale miało nie przekonać? Nie, ja się pytam. Młodzi ludzie mają bardzo różne... Kiedy ja byłem młodym człowiekiem, dużo rzeczy mnie nie przekonywało. Powiem Państwu... I arcydzieła mnie nie przekonywały. Powiem Państwu taką prawdziwą historię wzruszającą. Czytam jedno z opowiadań o getcie i mam zastępstwo w jednej z klas, której w ogóle nie znam. I na tej lekcji narysowano, ja wyszedłem na 5 minut, już nieważne dlaczego, wyszedłem na 5 minut i wracam, a tam namalowana swastyka, gwiazda Dawida i krzyż odwrócony. Idealnie. Pod to opowiadanie, które chciałem czytać. Chyba nawet Iri Damil czytała. Mieli mieć w łeb. A tutaj nagle się okazuje, że jakiś łysy przychodzi i chce coś tam czytać, no nie? Nie dalej. I proszę sobie wyobrazić, że takie opowiadania robią na tyle wrażenie, że po 15 minutach czytania tekstu wstaje jeden z uczniów, podchodzi w moją stronę i mówi, zacznie się jadka. To była historia z tekstu sprzed 10 lat. I wyobraźcie sobie, że wziął gąbkę i starł to i powiedział przepraszam. I myślę, że dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że ten film, kiedy pokazuję w ogóle film albo czytam, to trudno wymagać od młodych i to nie jest jakiś kwestia tłumaczenia czy zarzut, ale myślę, że od razu nie są w stanie rozmawiać o tym. Ja teraz Swietłana Aleksijewicz czytam, więc widzę jaka jest cisza i z tego się już ogromnie cieszę, że jest cisza. No nie? Trzech uczniów przychodzi i mówi, chciałbym jeszcze fragment sobie przeczytać. Zostawiłem tę książkę w bibliotece. Chciałbym poruszyć, i także nie dziwimy się, ale jeśli Państwo chcecie zadać pytania albo powiedzieć, to jeszcze mamy 5 minut do 10. Marek Edelman też się zastanawia, czy pewne zachowanie to jest miłość, czy to jest obowiązek. On jakby nie zrezygnował jednak, byśmy chcieli często, mam taką pokusę jasnych odpowiedzi. Ale tam nie ma czy... Że miłość i obowiązek. Nie, miłość to jest obowiązek. Ale nie, on zadał takie zadał pytanie, pamiętam je, tak mi się wydaje, kiedy opowiada o lekarce, która ratowała dzieci. No, mówimy o Imce, mówimy o Helsi,
ratowała, może powiedzmy to, bo tutaj nie ma tego, ratowały lekarki i pielęgniarki w taki sposób dla nas nieoczywisty. I wtedy on właśnie mówił, czy to była miłość, czy to był obowiązek. Takie mam wrażenie, że z tego wynikało. Nie wiem, jak to dokładnie w tym wypadku było. Mi się wydaje, że to przede wszystkim Alina Bladeschweiger, czyli Inka Świdowska, opowiedziała tą historię w swojej książce. A to jest historia tego, jak kiedy szpital Bersonów i Baumanów już resztkowy był na stawkach, tam gdzie ten Umschlagplatz. I kiedy wiadomo było, że dzieci będą wywiezione następnym transportem, ona wszystkim tym dzieciom podała morfinę, nie, chyba trucizny. Cyjanek. Nie wiem, czy to był cyjanek, już nie pamiętam dokładnie, bo to jak z nią rozmawiałam potem o tym, bo te dzieci zasnęły, nie to, że ona od razu umarła. Ona miała taki niepokój, czy one się nie obudziły. Ona oddała im w każdym razie swoją truciznę po to, żeby one nie musiały jechać wagonami na śmierć i umrzeć w komorach gazowych. I to była rzecz, która jej ciążyła przez całe życie, bo jako lekarz nie jest powołana do zadawania śmierci, tylko przeciwnie, do ratowania życia. Ale o tego rodzaju problemach słyszeliśmy wielokrotnie, bo to były przypadki, w których nowonarodzone dziecko było duszone, prawda, przez położną czy lekarza, który przyjmował to dziecko za zgodą matki, ponieważ urodziło się na przykład na Umschlagplatzu, prawda, albo w jakichś innych dramatycznych warunkach. Więc to są bardzo poważne, ciężkie, trudne i trudno powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest czy. Miłość to jest obowiązek. I zawsze to akurat zdanie Marek Edelman powtarzał. Hendusia mogła wyjść, przeżyć, uratować się, ale nie chciała, żeby dzieci się bały, żeby płakały. Została z nimi, a przecież wiedziała, że się stanie. Czy z poczucia obowiązku, czy z miłości do nich, wtedy to było to samo. No właśnie. No dobrze, posłuchajmy trzeciego fragmentu. Proszę. Rykul. Strzępy pamięci. Powstanie warszawskie opisano po wielokrotnie z każdej strony i nie miałbym nic do dodania, gdyby nie to, że jako żołnierz byłem w szczególnej sytuacji. Miałem powstańczy mundur z biało-czerwoną opaską na ramieniu i broń, ale to moja żydowska twarz wyznaczała stosunek do mnie ludzi, z którymi się stykałem. Dobry i zły, przyjazny i nieprzyjazny. To, co napisałem, może jest bez ładu i składu, ale to są tylko strzępy mojej pamięci. 1 sierpnia 1944 roku. Mieszkaliśmy wtedy z Antkiem i Celiną na Lesznie, w kamienicy sąsiadującej z kościołem ewangelickim. To było jedno z dwóch mieszkań na drugim piętrze w drugiej oficynie. Miało fachowo przez murarza wybudowaną w jednym z pokoi dodatkową ścianę, za którą w ten sposób powstała skrytka. Mieszkanie kryła Marysia Sawicka, która wraz ze swoją ciotką Anną Wącharską uczestniczyła w organizowaniu naszego życia po aryjskiej stronie. Kryła mieszkanie, to znaczy wynajmowała je na swoje nazwisko i przychodziła tam do nas, donosząc je za niej wiadomości. Tego dnia zjawiła się wczesnym popołudniem i powiedziała, że na Rogu Żelaznej Twardej za darmo rozdawali biuletyn informacyjny. Słyszała, że wydrukowano 50 tysięcy egzemplarzy, ale wszystko wcześniej rozdali i dla niej już nie starczyło. Na Wolskiej widziała niemieckie furmanki załadowane meblami, tobołami i rannymi żołnierzami jadące w kierunku Łowicza. Nastrój w mieście jest dziwny. Wszyscy są rozradowani, chociaż plotka mówiła, że zostały odwołane kolejne mobilizacje i teoretycznie nikt z nas nie wiedział, że dziś ma się zacząć powstanie. W mieście czuło się podniecenie. I nagle koło 5 usłyszeliśmy na schodach tu pod wielu nóg. Wyjrzeliśmy przez szparkę w drzwiach i zobaczyliśmy, jak od sąsiadki z naszego piętra jeden za drugim wychodzą młodzi uzbrojeni ludzie. Tę sąsiadkę przez cały czas uważaliśmy za niepewną, a nawet obawialiśmy się jej, sądząc, że nas obserwuje, bo zawsze, kiedy u nas otwierały się drzwi, wyglądała na schody. Tymczasem, mając w domu arsenał, nie mogła nikogo być pewna i niewątpliwie dlatego tak podejrzliwie nas lustrowała. Młodzi ludzie zeszli na podwórko, a my mogliśmy zobaczyć, jak się tam gromadzą i zakładają rękawy, biało-czerwone opaski. Nie widzieliśmy, jak wychodzą na ulicę, ani co się tam dzieje, bo byliśmy przecież w oficynie. Jednak po niedługim czasie z daleka dobiegły nas strzały, najpierw pojedyncze, a potem coraz gęstsze. A zatem powstanie. Siedzieliśmy w mieszkaniu bez żadnych wiadomości i przez cały czas dręczyło nas pytanie, wyjść czy nie wyjść. W takiej niepewności minęły nam tam 2 godziny. Nagle, koło 7 usłyszeliśmy pukanie do drzwi umówionym znakiem. Otworzyliśmy. W drzwiach stał Aleksander Kamiński. Przyniósł wiadomość. Jurek Grasberg, działacz harcerski, jego stały współpracownik jeszcze sprzed wojny, z którym teraz redagował biuletyn informacyjny, nie żyje. Dla nas
Od tego zaczęło się powstanie. Stało się to w pierwszych jego chwilach. Grasberg ukrywał się tak jak my. Mieszkał na Pańskiej w zakonspirowanym mieszkaniu. Kamiński przychodził tam regularnie raz w tygodniu po zredagowane przez Jurka wiadomości z kraju. Na wieść o wybuchu powstania Jurek wziął broń i wyszedł z mieszkania, żeby się przyłączyć. Zaledwie zszedł na dół, zatrzymał go oddział powstańczy. Rozstrzelali go natychmiast jako Żyda, który skoro ma broń, musi być prowokatorem. Dosłownie minuty po tym zjawił się tam Kamiński, który przyszedł po Jurka, ale na podwórku znalazł tylko trupa. A po oddziale, który zajmował ten dom, nie było już ani śladu. Kamiński ledwie przekroczył próg naszego mieszkania, przestrzegł nas. Musicie znaleźć oddział, który was zechce. Nie możecie iść do pierwszego lepszego, a tylko tam, gdzie zapewnią wam bezpieczeństwo. Powiedział to i wyszedł. To był ostatni fragment, który przeczytał Eryk w takim tempie. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz, o której trochę zaczęliśmy mówić, ale poruszyć słowo pamięć. Tutaj Marek Edelman jakby też jest restrykcyjny bardzo mocno i mówi, że pamięci są różne. On nie relatywizuje tej pamięci, ale mówi, że każdy z bohaterów, który przeżył wojnę, ma trochę inną pamięć. Najważniejszy jest człowiek. Nie ma pamięci narodowej, prawda? Przypisanej do narodu. Nie możemy sobie zaanektować pamięci. Ona mówi, inna pamięć jest Karskiego, inna Bartoszewskiego, inna jest Żyda, inna jest policjanta żydowskiego, inna jest dziecka, inna jest dorosłego. To pasjonujące. Wydawałoby się, że oczywiste, ale pasjonujące w ustach Edelmana. To jest... Trochę mówię dlatego, że państwo się zajmujecie też pamięcią. I to jak wy sobie z tym radzicie w takim razie? No. Tutaj w tym tomie jest... ja dodałam tutaj w drugim wydaniu nawet trzy eseje i wystąpienia publiczne Marka Edelmana, to akurat, które mają stanowić coś w rodzaju klamry do tych wypowiedzi dotyczących miłości. To są publiczne wystąpienia przy różnych okazjach. Ta akurat na konferencji, której tytuł brzmiał Pamięć Polska, Pamięć Żydowska. I swoją wypowiedź zaczyna Marek Edelman od tego, że nie ma jednej pamięci. Ale co ma na myśli? Bo że nie ma pamięci narodowej, że jest błąd jakby w tym sformułowaniu, w takim postawieniu kwestii, ponieważ no każdy z nas ma swoją własną pamięć i ona konstruuje jego myślenie o przyszłości również. I daje przykłady. Na pewno każdy z nas, to nie dotyczy akurat przeżyć wojennych czy pamięci wojennej, tylko przy każdej naszej sytuacji, każdy... Bez względu na czas i przestrzeń. Tak, absolutnie. Inaczej nas konstruuje. On tam mówi o tych ludziach, którzy przeżyli wojnę, tak? Czy ktoś, kto przeżył, Żydówka, która przeżyła bezpiecznie na aryjskich papierach w zaprzyjaźnionej rodzinie, ma inną pamięć wojny niż osoba, która była 5 razy szmalcowana, prawda? A jeszcze inną pamięć ma ktoś, kto musiał oddał swoją truciznę dzieciom, a inną i tak dalej, i tak dalej. Tak samo inną pamięć ma osoba, która straciła kogoś, bo pomagał, albo kto walczył, a inna jest pamięć osoby, która woziła rąbankę i się udało przez to, mimo że to było też zagrożone karą śmierci. I udało jej się, przeżyła w dobrej kondycji i nawet coś jej się udało zarobić. Więc to świadczy o tym, że nie możemy mówić o narodowej pamięci. To tutaj chciał nam przede wszystkim powiedzieć Marek Edelman. I chciał nam powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że nasza pamięć jest przez nasze doświadczenie kształtowana, ale szczególnie więcej nie, oprócz tego, że to jest ważne, jak nas ta pamięć kształtuje i powinniśmy o tym zawsze mieć na uwadze. Chciałem dodać do tego tylko jedną zasadniczą rzecz moim zdaniem. To znaczy, że jedną z rzeczy, których ja się nauczyłem, nie wiem, ja na pewno się nauczyłem tego od Marka Edelmana, to jest, że nie należy nic robić w imię przeszłości, a wszystko w imię przyszłości. I to jest w zasadzie tak, ja bym mógł jakoś z reasumpcji streścić
to, co jego myślę, że tak ja nie wiem, czy to jest jego myśl, to tylko on wie, jaka była jego myśl, ale ja tak rozumiem, ja tak to rozumiem, no. Proszę Państwa, ostatnia okazja. Jaka cisza. Chciałbym powiedzieć, jak u mnie na lekcji, ale tak nie jest. No dobrze. Gdyby Państwo mieli niedosyt, to 5 czerwca będziemy jeszcze raz się spotykali. Na pewno Pani Paula Sawicka przyjmie. Nie wiem, czy Pani w Pani Włodku Pan będzie wtedy? Nie. A, ale zawsze tutaj zapraszamy. Io sono, sono molto contento, mille grazie. Oklaski dla Państwa. Pani Paula Sawicka. Proszę śmiało, śmiało, śmiało. Wielu. Bądźcie Państwo odważni, dzielni. Dzielność to najwyższa cnota Platona, więc bądźcie dzielni po prostu. Przynajmniej dziś. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.